Dzień dobry, Kujawsko-Pomorska Szkoła. Witajcie moi drodzy, tak? Tak, to oczywiście my znów jesteśmy. Mam nadzieję, że cieszy Was to, że teraz za chwileczkę odbędzie się lekcja języka polskiego. Jest z nami pani profesor Anna Molenda. Dzień dobry, pani profesor. Zapytam od razu o temat, bo jestem wręcz niecierpliwy. Temat kontynuowany, czyli samotność. Także zapraszam wszystkich, którzy już oglądali, i tych, którzy teraz zaczynają. Witam Was jeszcze raz e, serdecznie, moi drodzy. E, na poprzedniej godzinie, bo chyba dobrze, żebym przypomniała, opowiedziałam o tym, e, jak ta samotność, ten motyw samotności został zrealizowany, czy można go omówić w kontekście e, powieści z dwudziestolecia międzywojennego, czyli e, przedwiośnia. Teraz e, zapraszam Was e, na taką podróż po samotności samotności głównie kobiety. Myślę, że są to takie chyba czasy, w których można by było o tej samotności kobiety dużo powiedzieć i dlatego też wybrałam dla Was dzisiaj na tę lekcję, zacznę od malarza Edwarda Hoppera, amerykańskiego realistę, który którego właściwie można powiedzieć taką specjalnością, było budowanie nastroju, był takim malarzem, właśnie samotności, wielkiej ciszy i niewypowiedzianej nostalgii. Pierwszy obraz, który chciałabym z wami tutaj przeanalizować, omówić, dość znany, dość popularny, myślę. Wszyscy sobie teraz proszę, żebyście przyjrzeli się. Tak? Edward Hopper, pokój hotelowy z roku 1931, czyli wpisuje nam się też w ten okres, który aktualnie jest omawiany na lekcjach języka polskiego. Na obrazie mamy przedstawienie kobiety, kobiety, która ubrana jest tylko w czerwony gorset, na kolanach w ręku trzyma E, jakiś dokument, kartkę. Niektórzy nawet się dopatrują jakiejś tam książki, ale ja bym chyba tutaj nie y, widziała y, książki. E, widzimy też w tym takim dość skromnie umeblowanym, uporządkowanym e, pokoju e, rzeczy, które ze sobą oczywiście przywiozła, ponieważ jest w trakcie podróży, więc dwie walizki, e, odłożony kapelusz, e, pod, poskładana, ładnie położona prawdopodobnie sukienka. Jedynie ład na tym obrazie troszeczkę burzą przewrócone jej buty, pantofle. I teraz, gdybyśmy zaczęli się zastanawiać, tak, patrząc na oczywiście wyraz twarzy, na sylwetkę tej kobiety, dlaczego możemy mówić tu o samotności? Dlaczego. Ta kobieta jest przede wszystkim jakby zaniepokojona, ale i też zrozpaczona chyba tym, co przeczytała. Może to jest jakiś list pożegnalny, który znalazła, może to jest bardzo smutna wiadomość, która spowodowała, że musiała wyjechać, że musiała opuścić swój dom, znaleźć się w tym właśnie takim ascetycznym i takim dość przygnębiającym bądź co bądź pokoju hotelowym. A może ona ucieka, może ucieka przed tym, co właśnie ją kiedyś zniewalało. Może jest to właśnie ten typ kobiety, który godził się do tej pory na taki patriarchalny model życia, ale nie wytrzymała. Dlatego może takim wyrazem wolności jest zdjęcie tych ubrań. Siedzenie właśnie w tym tylko i wyłącznie, no, można powiedzieć, troszkę e, dość odważnym stroju, czyli w tej czy to halce, czy też e, gorsecie. E, ale jedna rzecz chyba też przykuwa Waszą uwagę. Ta kobieta jest nadal smutna, tak? Nie czuje radości z powodu tej ucieczki. Może wyobrażała sobie, że w miejscu, w którym żyła, będzie jej Lepiej, szczęśliwa będzie. A jednak tak nie jest. Dlatego przed nią ta droga, ta podróż. Dlatego tym etapem podróży jest ten pokój hotelowy. Do tego tekstu malarskiego Czesław Miłosz pozwolił sobie napisać ekfrazę raza czyli utwór będący właśnie takim autorskim od autorskim komentarzem malarstwa. Pozwolę sobie przeczytać. No i króciutko tu przywołać dwa cytaty, które w pewien sposób mają nam też uświadomić jakby taką drogę interpretacyjną. Czesław miłosz. O! Edward Hopper, 1882-1967, Pokój Hotelowy, Tyson Collection Lugano. O, jaki smutek nieświadomy, że jest smutkiem? Jaka rozpacz nieświadoma, że jest rozpaczą? Kobieta kariery obok jej walizki siedzi na łóżku, półnaga w czerwonej halce. Uczesanie jej nienaganne. W ręku ma kartkę z cyframi. Kim jesteś? Nikt nie zapyta. Sama też nie wie. E, utwór, który jest, można powiedzieć, w swojej treści przekazie bardzo skondensowany. Bo właściwie dotyka tylko jednego obszaru. Tych emocji, które możemy dotknąć wyczytać z postawy i mimiki tej kobiety przedstawionej na obrazie. Miłoż sobie troszeczkę tutaj może pozwolił na pewne dodanie kontekstu, który absolutnie nie wynika z obrazu, że po pierwsze, że jest kobietą kariery, kobietą, która być może właśnie odbywa podróż służbową, czy związaną właśnie ze swoją karierą. Ale może zrobił to celowo? Może po to to zrobił, żeby pokazać, że ten wiek XX stworzył taki model, właśnie kobiety. Kobiety, która chciała rozpychać się łokciami w tym świecie, właśnie tych rekinów biznesu. I przez to, żeby zaistnieć, musiała bardzo dużo właściwie poświęcić. Poświęcić dom, rodzinę bardzo często, lub w ogóle jej nigdy nie założyć. I dlatego też pozwolę sobie tu przeczytać fragment wypowiedzi Przemysłowa Michalskiego, Obrazy świata, przestrzenie dzieła, literatura, sztuki plastyczne. W którym to właśnie pan Michalski zajął się tymi ekfrazami Czesława Miłosza. Mimoż pisze o samotności kobiety, jednak sięga również po inne, o wiele bardziej dramatyczne określenie, które, które mówi o jej nieświadomej, czyli nieuświadomionej rozpaczy. Jej samotność, która jest w rzeczywistości samotnością jeszcze nieuświadomioną. Czy można przeżywać coś bardziej przejmującego, patrząc na człowieka, który jest samotny, a jeszcze nie uświadomiony w swojej samotności. Może Hopper miał właśnie taki cel, pokazać tak kobietę. Miłość sam natomiast tak się wyraził na temat yy, w ogóle malarstwa Hoppera. Wiernie pokazuje architekturę wielkomiejską i drewnianych domów, wybrzeża, mosty, szosy, stacje benzynowe, z rzadka sceny, w których występuje parę postaci. Najczęściej jednak Samotna kobieta, jasnowłosa, naga, mniej więcej 40 wpatrzona w pustkę albo w mur czynszowego domu za oknem. Miłość oczywiście odwołał się m.in. do życiorysu Edwarda Hopera, dlatego że. Osobę, którą umieszczą na swoich obrazach, osobą, którą na swoich obrazach, to była żona. Żona Hoppera, bardzo ciekawa też postać, też malarka, o zgoła innej naturze niż jej mąż, który był bardzo zamknięty w sobie, był takim troszeczkę odludkiem. Natomiast żona Jo była bardzo właśnie energiczna, towarzyska. No i takie właściwie można powiedzieć, dwa żywioły stanowiły parę. Parę zresztą do końca życia. Co było dość też, no, takie, można powiedzieć, nieoczekiwane i, i, i niespotykane, i wywoływało wśród ich znajomych nawet zadziwienie. Tak postrzegał tę swoją żonę, tak, tak właściwie ją też w pewien sposób charakteryzował, że mimo, że na zewnątrz jest taka bardzo, właśnie ekscentryczna, że jest taka bardzo energiczna, to jednak w niej, jako kobiecie, drzemie właśnie ta. Ten smutek, rozpacz, pewna nieświadomość samotności. I myślę, że właśnie ten obraz jest tego najlepszym dowodem. Drugi obraz, który chciałabym Wam zaproponować już bez żadnego opisu, to obraz, który również pokazuje nam kobietę, która zobaczcie. Jest w jednym pomieszczeniu, w takiej jakby zamkniętej klatce, prawdopodobnie ze swoim mężem, wszystko na to wskazuje, bo taka e, dość to jest codzienna e, sytuacja, tak, mężczyzna czyta gazetę, a ona odwrócona e, prawie, że tyłem do tego mężczyznę brzdąka sobie e, na klawiszach pianina. Czego to jest dowód? Tego, do czego... Właściwie zmierza, nie wiem, każde małżeństwo, że początki wydają się być szczęściem, a potem tak naprawdę jest to samotność we dwoje. Myślę, że Hopper też miał e, takie przekonanie, żyjąc, mając u boku tę właśnie swoją e, żonę, że żyli tak naprawdę swy, swoimi dwoma odrębnymi światami, ale żyli, żyli, żyli obok siebie. Nie razem, obok siebie. I też mamy tu na tym obrazie chyba podobną właśnie interpretację. I teraz przechodzę, moi drodzy, do e, od malarstwa do filmu. Pozwolę sobie Wam zaproponować obejrzenie filmu, który powstał na kanwie e, 13 obrazów właśnie Edwarda Hoppera. E, filmu zatytułowanego Shirley wizje rzeczywistości. E, mamy t, film wyreżyserowany przez Gustawa Deutsch'a, e, austriackiego reżysera, ale który również zajmował się architekturą, muzyką, fotografią i myślę, że wszystkie te dziedziny również znalazły swoje odbicie w ogóle w bardzo ciekawej konwencji filmowej. E, Dlaczego wybrał akurat Hoppera? Może też dlatego, jak tutaj pozwoliłam sobie również znaleźć taką informację napisaną przez Roana Gutka, że być może dlatego, że w ogóle Hopper jest najczęściej cytowany tak, jako malarz w różnych filmach przez różnych reżyserów, między innymi przez Hitchcocka, Jarmusza, Martina Scorzeze, Wima Wendersa, ale i uwaga, przez naszego Andrzeja Wajdę również był wykorzystany. Bardzo tu bym chciała właśnie, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali na zdjęciu na kadrze, tak, który jest jednocześnie kadrem zapowiadającym film Tatarak Andrzeja Wajdy. Film, który powstał po śmierci męża Krystyny Jandy, Edwarda Kosińskiego. I też jest właśnie tam w tym filmie taka scena, w, którym, w której Janda jakby beznamiętnie bezmyślnie patrzy w okno wyrażając całą sobą bez słów smutek żale tak po odejściu bliskiej osoby i niewątpliwie tak ten obraz hopera oraz właśnie ten kadr filmowy najpełniej oddają taki smutek i samotność tejże kobiety Natomiast osobą, która również zajęła się oceną, taką krytyką filmową Shirley wizji rzeczywistości była Anna Równy. Też polecam stronę edukacji filmowej na której też znajdziecie, moi drodzy, bardzo dużo właśnie takich recenzji filmowych i wskazówek, co warto, a naprawdę też jak oglądać pewne filmy. Dlatego też tutaj zacytuję te słowa. mu jeszcze w nich bohaterkę zbiorową amerykańską Evergirl o zwykłym imieniu Shirley, aktorka ofowego teatru, która przeprowadza widzów przez doświadczenie amerykańskiej rzeczywistości w pierwszej połowie XX wieku. Taka jest historia tego filmu. Więcej nic e, nie będę o filmie e, zdradzać, niczego nie będę zdradzać. Zachęcam, proszę, żebyście obejrzeli film o e, też kobiecie niby sukcesu, niby energicznej, postrzeganej przez środowisko jako e, m, kobieta silna, a w rzeczywistości bardzo, bardzo samotnej. Teraz natomiast zapraszam Was do obejrzenia rzeźby. Rzeźbę, która również jest dowodem, że samotność można zakląć w każdą dziedzinę sztuki. I tę samotność, moi drodzy, zaklął Konstanty Laszczka w rzeźbie zatytułowanej Opuszczone. Bardzo was proszę, przyjrzyjcie się tutaj prezentacji tego opuszczonego tak, młodzieńca. Spójrzcie na wszystko, co zostało tutaj. W sposób naprawdę jednoznaczny, tak naprawdę przekazane, bo mamy młodzieńca, tak? Harmonijnie zbudowaną postać, tak? W charakterystycznej pozie. Mamy bardzo istotne ułożenie właściwie wszystkich części tak? tego ciała, bo i rąk, i nóg, i wtulenia się w samego siebie. Nagość jest też jeszcze bardzo ważnym symbolem. Wszystko to razem, jak widzicie, daje nam taki jeden wielki, można powiedzieć, dowód, definicję człowieka samotnego. Tak? Jestem nagi, a więc jestem, można powiedzieć, przez wszystkich do odczytania. Niczego nie udaję. Wszystko jest we mnie takie bardzo otwarte i jasne. Ale czy to nie skutkuje jednocześnie tym, że zostaje właśnie odizolowany, odepchnięty, opuszczone, dlatego że nie dostosowałem się do nie wiem, innych, nie przyjąłem ich maski? A przypominam, że dwa tygodnie temu miałam o tym też taką lekcję tak? o, o symbolu maski, o w ogóle tym motywie maski. Maska może właśnie pozwoliłaby mu być razem z innymi, a tutaj jest sam. Jest to niewątpliwie powód jego przygnębienia, może jakiejś rezygnacji z aktywności. ma zamknięte, więc widzimy, że czy śpi? Raczej nie, bo w tej pozycji raczej by nie spał, ale na pewno zamyka się w swoim wewnętrznym świecie jest bardzo introwertyczny. Czym jest dla niego ta izolacja? Błogosławieństwem czy przekleństwem? Tu oczywiście byście mogli sobie, e, wykorzystując tą rzeźbę w namaturze, e, pozwolić na takie dwie drogi interpretacyjne. E, bo może dzięki temu, że pozostaje wierny sobie, to ta samotność zostaje dla niego błogosławieństwem. Może dlatego, że wolałby być ze wszystkimi, z innymi. Samotność jest przekleństwem. No dobrze, i na samo zakończenie, słuchajcie naszego dzisiejszego spotkania. Chcę Wam zaprezentować jeszcze poetkę, właśnie dwudziestolecia międzywojennego, zobrazowaną tutaj, zobaczcie, przez już przez Was też poznanego, przynajmniej, przez tych, którzy e, słuchali mojej lekcji o witkacym, e, Marię Pawlikowską Jasnożewską. E, kobietę, która była traktowana jako taki satelita e, bardzo słynnej grupy poetyckiej Skamander. Też właśnie w tym czasopiśmie Skamander publikowała swoje e, utwory. Najczęściej pojawia się w programie jako autorka takich bardzo kobiecych, bardzo przejmujących um, utworów, czyli głównie o miłości, erotyków, ale też utworów będących wyrazem takiej um, niespełnionej miłości albo pozostawionej kobiety, opuszczonej kobiety. No i też do takich utworów Was teraz chciałabym na chwilę zaprosić. Słynny, moi drodzy, słynny też taki tomik pocałunki, wśród nich pojawia się fotografia, krótka bardzo forma wiersza, przypominająca troszeczkę taką formę, którą nazywamy haiku, bardzo skondensowana, z wyraźną tak puentą, także może już tutaj przejdę do przeczytania i Króciutkiego takiego za chwileczkę omówienia. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to to jest bardzo mało. E, mamy tu dowód na to, że miłość jest też samotnością. Dlatego, że podmiot liryczny, jak widzimy, w sposób tutaj chyba bardzo oczywisty, jest to napisane, że został opuszczony przez ukochaną osobę, a pozostawił po sobie tylko i wyłącznie jedną pamiątkę fotografia. Fotografia, która z jednej strony oczywiście no jest jakąś namiastką osoby e, żyjącej, tak żywej, ale z drugiej strony też e, fotografia powoduje u tej kobiety, że nieustannie wraca myślami do tego czasu, kiedy była szczęśliwa, gdy nie była samotna. Um, najważniejsze dla niej z tamtego czasu była najważniejsza była ta bliskość. Natomiast teraz już nie czuję nic, tak? nie czuję żadnej bliskości, pozostaje właśnie tylko ten martwy papier, papier w postaci fotografii. Natomiast drugi utwór, który został napisany przez Marię Pawlikowską Jasnorzewską pod Koniec życia, w którym pod koniec kiedy starała się też dokonać takiego rozrachunku w ogóle ze swoją starością. Też napawa nas tutaj pewnym takim smutkiem tak naprawdę, bo w utworze Starość podmiot liryczny wyraża się o sobie. Otóż tak. Leszczyna się stroi w fioletową morę, a lipa w atłas zielony, najgładszy. Ja się już nie przebiorę, na mnie nikt nie popatrzy. Bywają dziwacy, którzy z pokrzyw i mleczów składają bukiety. Lecz gdzież są tacy, którzy by całowali włosy starej kobiety? Jestem sama. Babcia mi na imię. Czuję się jako czarna plama na tęczowym świata Kili minie. I to jest, moi drodzy, praktycznie powoli powoli koniec starość. No, nikt nie ma tutaj chyba wątpliwości. Wy jesteście młodzi, przed Wami jeszcze bardzo, bardzo dużo życia, i tego Wam oczywiście z całego serca życzę, ale bądźcie też świadomi że Starsi ludzie, a szczególnie starsze kobiety, przeżywają tę starość chyba podwójnie, bo zdają sobie sprawę z tego, że to nie tylko uciekł im już czas, w którym mogą zrobić coś ważnego, produktywnego, ale uciekła ta atrakcyjność, uciekła bliskość. Dlatego też utwór jest oparty na kontraście. Między naturą, która cały czas jest bujna, kolorowa, przepiękna i budzi zachwyt, a starą kobietą o imieniu babcia, bo już innego imienia nikt nie pamięta, która w rzeczywistości na to, że będzie podziwiona za, nie wiem, swój urok, na to nie może już liczyć. I moi drodzy, pozwolę sobie już naprawdę na zakończenie, bo czas nas goni, widzieliście na pewno jak przeskakiwałam po slajdach, że jeszcze miałam, jeszcze miałam, jeszcze miałam troszkę różnych rzeczy do zaproponowania, ale pozwolę sobie na samo już naprawdę samo zakończenie. Nie zostawię tego filmu. E, musicie to obejrzeć. E, film Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Niebieski e, z takiego cyklu Trzy kolory. Film opowiadający o kobiecie, która traci w wypadku samochodowym męża i córeczka i faktycznie pozostaje sama. W dodatku dowiaduje się o całym życiu swojego męża dopiero po jego śmierci, o tym życiu, które było zupełnie inne niż ona sobie wyobrażała i myślała, że jest. Więc to naprawdę przygnębiająca samotność tak naprawdę dotyka ją podwójnie. Wspaniała, doskonała rola Juliette Binoche. I wspaniały reżyser. Moi drodzy, cóż dodać? Chcę, żeby oczywiście samotno samotność nigdy nie dotknęła Waszego e, życia, e, ale jeżeli kiedykolwiek się zetkniecie z tym tematem na maturze, to życzę Wam wyboru takich tekstów kultury, które po prostu będziecie czuć, będziecie rozumieć i będziecie o nich mówić tak z głębi serca. Także do zobaczenia. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno do zobaczenia.